Witajcie kochani ponownie. W dzisiejszym filmie poruszę temat tablicy marzeń i na początku standardowo pytanie, czy ktoś z Was do tej pory robił sobie taką tablicę marzeń? Czy słyszeliście o temacie? Ja się o tym dowiedziałem chyba z 8 lat temu. Tak, to była moja pierwsza tablica w tamtym czasie. No i w tablicy marzeń chodzi o to, że tworzymy sobie taką tablicę, na którą często patrzymy, w której są rzeczy, do których dążymy, czyli nasze cele, plany materialne, ale nie tylko. Umiejętności również, które chcemy zdobyć, to kim chcemy się stać. I powiem Wam, że ciekawa rzecz, bo tablica marzeń polega na tym, że można sobie ją zrobić zarówno, nie wiem, na korkowej takiej tablicy, że macie poprzypinane zdjęcia na przykład miejsc, które byście chcieli zwiedzić, czy chcielibyście pojechać gdzieś tam na jakieś wyspy, czy w zupełnie innym kierunku. Materialne rzeczy, domy, samochody, jakieś urządzenia, no wiecie, dajcie dozę fantazji, nie? No i na tej tablicy umieszczamy sobie właśnie te wszystkie rzeczy, do których dążymy, które chcielibyśmy osiągnąć. No jak wiecie, z fizyki kwantowej wszystko jest energią i nasze myśli to elektroimpulsy. I to wszystko gdzieś tam, koncentrując większą uwagę częściej i częściej, no to zaczyna się do nas coraz bardziej przybliżać. I wszechświat da nam różne lekcje, ale postawi nam w końcu przed nami ten nasz wymarzony cel, jak będzie na to odpowiedni moment. I na przykład ja kiedyś nie robiłem takiej tablicy marzeń, ale powiem Wam, że teraz jak tak patrzę po czasie, to ta tablica marzeń zaczyna się realizować właśnie od tej pierwszej tablicy, którą zrobiłem. I to była pierwsza tablica, nie na takiej formie korkowej, tylko zrobiłem ją na pulpicie swojego laptopa. I to było zdjęcie, w którym były różne rzeczy, które gdzieś tam grają mi w sercu, które chcę osiągnąć. Więc dajcie proszę znaka, czy Wam zdarzyło się zrobić tablicę marzeń. Jeżeli nie robiliście jej do tej pory, to zachęcam, żeby znaleźć chwilę dla siebie, zastanowić się, co byście chcieli, do jakich rzeczy w życiu dojść, umiejętności, bo na tej tablicy marzeń, poza tymi materialnymi rzeczami, bo ja je wymieniłem, to mogą być też różne umiejętności. Czyli możecie na niej zapisać, że chcecie się nauczyć płynnie mówić w języku angielskim, albo zrobić jakiś kurs na autobus. Nie wiem, no każdy ma, akurat ja takich rzeczy nigdy nie myślałem, ale teraz mi to tak przyszło, że mogą być to naprawdę różne umiejętności, różne miejsca do zwiedzenia. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia, więc dajcie dozę wyobraźni, zróbcie taką tablicę, jeżeli jeszcze jej nie macie, a zapewniam Was, że jeżeli to jest Wasze i to idzie, po prostu jest to Wasze, takie od środka, to Wy do tego dojdziecie, przyciągniecie to w odpowiednim dla siebie czasie. I tym miłym akcentem życzę Wam cudownego, wspaniałego, pięknego dnia. Pozdrawiam i do następnego filmu.